Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV, w którym zobaczycie grę pod tytułem Rosyjska Ruletka. Rosyjska Ruletka, jak informuje nas dosyć krótka i całkiem nieźle napisana instrukcja, jest to gra, w której my jako gracze zostajemy zaproszeni na Mistrzostwa Świata. Niestety są to Mistrzostwa Świata w Rosyjską Ruletkę, tak więc nie do końca możemy przeżyć. Wątek historyczny. Rosyjska Ruletka to była taka gra, która została wymyślona prawdopodobnie przez oficerów carskich, którzy wbijali kulę do bębenka, zakręcali tym bębenkiem, zamykali rewolwer, przykładali sobie do skroni i naciskali spust. Zazwyczaj wychodzili w tym momencie z życiem z takiej próby, ponieważ kula, która się kręciła, jednak ciężar ściągał tą kulę na dół, ale to cały czas jest rachunek prawdopodobieństwa. Znając moje podejście do szczęścia i kostek, no to raczej kula byłaby jednak w lufie. Generalnie zazwyczaj ci carscy oficerowie wychodzili z tego cało. To był, już zapowiem, jakiś, nie wiem, dziwny bajer, próba zaimponowania ludziom. Dobra, nie wnikamy, to jest zupełnie inna kultura. Natomiast dopiero potem zaczęto robić z tego zawody, o czym na przykład traktuje film pod tytułem Łowca Jeleni, gdzie generalnie już to były takie naprawdę zawody, gdzie jedną osobę stawiono przeciwko drugiej, przystawiały sobie pistolet do skroni i strzelały, właśnie sprawdzając, czy jest kula, czy nie jest kula, wygrywał gracz, który, no wiadomo, ostatni, że tak powiem, został przy stole. Tak więc, jak widać, temat ciężki i zrobiono z tego grę taką rozrywkową. No to cóż, nie zostaje nam nic innego, jak zobaczyć, jak pomieszanie tej ciężkiej tematyki z grą rozrywkową, jak to wyszło. Zapraszam na materiał. Zawartość tego ściągającego uwagę pudełka otwiera. Instrukcja, co dobrze i sprawnie napisana jest. Kosteczki, którymi nie będziemy rzucać, a szkoda. Kule, którymi będziemy liczyć punkty zdobyte w grze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart pomocy, gdyż gra przeznaczona jest dla sześciu graczy i każda karta przeznaczona jest dla kapitana drużyny. Do każdej drużyny przypisany jest bębenek, w skład którego będzie wchodziło 6 kart, no bo zazwyczaj tyle miejsc na kule miał bębenek, jak również drużyna składająca się z 4 herosów. Do magazynka będą trafiały również kule. No tak właśnie wyglądają. Świetnym elementem w grze są również karty akcji, które zagrywane w różnych etapach gry potrafią naprawdę niesamowicie namieszać. Teraz nieco o rozgrywce. Przygotowanie jest bardzo proste. Na początku musimy rozdać całą naszą drużynę w jednym kolorze, czyli 3 zawodników i kapitana, jedną kartę akcji, 6 kart, które widzieliście wcześniej, są to karty naszego bębenka, jedna karta akcji, jak również kostka do obstawiania tego, ile razy będziemy sobie strzelać w łeb. Nieco o warunkach wygranej. Wygrywamy wtedy, kiedy nasz kapitan jest ostatnim kapitanem, który został przy życiu, lub przegrywamy wszyscy, kiedy wszyscy kapitanowie są martwi, ale wygrywamy również, kiedy zdobywamy 15 punktów i więcej i w fazie punktowania mamy tych punktów najwięcej. Pora Was nauczyć w to grać. Bardzo ważne przy grze Bank jest to i to, co mi się podoba, że większość faz wykonujemy razem, więc nie będziemy musieli czekać na swoją kolejkę w nieskończoność. Ale dobra, mamy w tym momencie 6 kart, a dokładnie 7, ponieważ przy przygotowaniu do gry dołączyła do nas również karta Bank, czyli kuli. Teraz, spośród tych kart musimy zawsze odłożyć jedną kartę. Możemy odłożyć kartę pustą i mieć załadowaną kulę lub odłożyć kulę. Jeśli odłożymy kulę pod naszą kartę akcji, oznacza to, że oszukujemy. Za chwilę zobaczycie, co to może spowodować. W kolejnej fazie kręcicie waszym bębenkiem, czyli po prostu tasujecie karty. Czas przyszedł na obstawianie. Ta ładna kostka, która, podkreślam po raz kolejny, niestety nie służy do rzucania. Teraz musicie wskazać na niej i położyć w zakryty sposób na samym początku, a później na 3-4 odsłaniamy, ile razy będziecie sobie strzelali w głowę. Na przykład ja sobie tutaj wyznaczę 3 strzały. Pora na fazę wyzwań, to znaczy w tym momencie gracze będą mogli rzucać na siebie oskarżenia, a dokładnie jeden gracz, jedno oskarżenie. Czyli będziemy mówili, kto naszym zdaniem oszukuje. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wskazał na mnie. Jeśli zostałem oskarżony, muszę w tym momencie pokazać, jaką kartę schowałem. No i tutaj waszym oczom ukazuje się to, co już widzicie, co schowałem, czyli oszukałem, karta pod tytułem bank. W momencie, kiedy ktoś dobrze wskazał, ja w tym momencie się delikatnie uśmiecham tak do sędziego, a co sędzia robi? Bam, strzela mi w łeb i jednego gościa już nie ma. Zostałem wyeliminowany, dalej już nie biorę udziału w tej części rozgrywki, a ten, kto dobrze zgadł, dostaje w nagrodę 3 karty akcji. Jeśli tak by się stało, że nie byłoby tej karty bank, to w tym momencie ja czułbym się poszkodowany i ten, kto źle wytypował, musiałby dorzucić kartę bank do swojego bębenka i w tym momencie dorzucić kartę i zamieszać te karty, jak również
ja dostałbym jako poszkodowany jedną kartę akcji. No, co za sprawiedliwość. No ale dobra, nikt nie chciał mnie sprawdzić w poprzedniej fazie, moje szachrajstwo uszło płazem, tak więc wstępuję w fazę strzałów, czyli najbardziej emocjonującą część rozgrywki, z pewnego rodzaju czystym, nieczystym sumieniem. No i teraz na 3-4, ponieważ znowu wykonujemy to wszyscy naraz, nie czekamy na swoją turę, ja będę strzelał sobie 3 razy. No i w tym momencie strzelam sobie po raz pierwszy i wszyscy inni gracze. No ja jestem czysty. Kolejny raz sobie strzelam, jestem czysty, strzeliłem drugi raz, bo wiem. No i trzeci raz strzeliłem, jestem jak najbardziej cały, mój zawodnik nie jest martwy i dostanę tyle punktów w następnej fazie, ile razy sobie strzeliłem w głowę i jestem cały. Jeśli bym zginął, czyli bym wyciągnął tegoż banka, mój zawodnik ginie, nie biorę udziału w punktowaniu. No i właściwie tyle. Zaczynamy w tym momencie grę od pierwszej fazy, no i tak się bawimy do momentu, kiedy nie wybijemy wszystkich naszych przeciwników lub ktoś nie zdobędzie 15 punktów i więcej i w fazie punktowania tych punktów będzie miał najwięcej. Na zakończenie kilka słów podsumowania. Zacznijmy od tego, czy gra Rosyjska Ruletka przypadła do mego gustu. Jak najbardziej tak. Pod względem rozrywkowym jest to świetna zabawa. Dostajemy grę, która jest bardzo prosta do wytłumaczenia. Kiedy ja i Carlos poznawaliśmy tę grę, zasiedliśmy po jednej stronie stołu, po drugiej stronie stołu zasiedli wydawcy i zaczęli nam tę grę tłumaczyć, a dokładnie nie tłumaczyć, tylko po prostu stwierdzili, że dobra, gramy rozpoznanie ogniem. Dosłownie. W tym momencie bardzo szybko opanowaliśmy rozgrywkę i w tym momencie rozgrywka potoczyła się chyba tak, że jak zwykle Carlos wygrał, ale daje to, że tak powiem, dowód na to, że gra może być świetnym wprowadzeniem dla osób, które dopiero co zaczynają przygodę z grami planszowymi. Gra również jest bardzo fajnie wydana, wizualnie dla oka, a szkoda, że tymi kostkami nie możemy sobie porzucać, tylko wskazujemy, ile razy będziemy sobie strzelać w głowę lub ewentualnie do kogoś, ponieważ ten element blefu, który w grze jest bardzo fajny, czy mam tą kulę, czy nie mam tej kuli, czy na przykład zagram sobie jeszcze kartę akcji i na przykład spowoduje, że plan jakiejś innej osoby biorącej udział w zabawie pójdzie się na bok czesać i nagle moją broń skieruje w jego stronę, a wiem, że prawdopodobieństwo, żeby tam była kula, na przykład po dwóch, trzech wystrzałach jest większe niż było na samym początku. Naprawdę to jest fantastycznie, czuć te emocje, szczególnie kiedy dobywamy kolejną kulę, będzie ta kula, nie będzie, będzie, nie będzie. To jest naprawdę fajne i przy tym za każdym razem bawiłem się świetnie. Zupełnie inną rzeczą jest sama tematyka. Może wyjdę do jakiegoś strasznego, zgrydliwego, nie jakiś zgreda czy cokolwiek, ale jakoś ta tematyka, gdzie mniej więcej wiem, jak ta zabawa była i funkcjonowała w historii, nie za bardzo wiem, czy jest to taki dobry temat do samej gry, gdzie muszę, jeszcze w instrukcji jest napisane, złożyć sobie jakieś, nie wiem, na moje swoje palce w broń, przystawić do skroni. Oczywiście można tego nie robić, ale jakoś taki mam wewnętrzny opór przed czymś takim, szczególnie, żeby jeszcze kierować bronią w inną osobę. Mam jakieś tam opory moralne, nie mam jej na przykład w innych grach, które też rozrywkowo podchodzą do tematu śmierci, rozrywkowo oczywiście, gdzie grałem w taką grę, gdzie wyskakujemy z samolotu lub tam jesteśmy wyrzuceni i osoba, która ostatnio doleci do tego podłoża, no to w tym momencie wygrywa grę, zabija się najpóźniej, haha, możesz cieszyć się zwycięstwem. Tam mi to nie przeszkadzało, tutaj trochę ten element taki historyczny ciąży na grze, co absolutnie nie zmienia faktu, że to jest naprawdę świetny, rozrywkowy tytuł. Jeśli szukacie czegoś takiego na imprezę i łatwego do wprowadzenia dla poszczególnych graczy, to Rosyjska Ruletka na pewno powinna wylądować na waszych stołach. Mi to się podobało. No i co? Co jakiś czas sobie, do siebie lub do innych postrzelam. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!